Cześć, tu Ernest. Słuchajcie, Fortnite został zhakowany. Nie przesłyszeliście się. Na Twitterze Fortnite w niedzielne popołudnie doszło do bardzo nietypowej sytuacji. Ktoś zdołał przeprowadzić tamtędy tajemniczą transmisję. Okazało się, że to pewna postać ze świata gry miała coś do przekazania. Ale po kolei. W ostatnią niedzielę o 16:00 konto Fortnite na Twitterze zostało przyjęte przez członka klanu Lisa. Ni stąd, ni zawąd, Fortnite'owe F zamieniono na logo Lisa, a baner na pewne ujęcie z ucieczki. Następnie pojawił się tajemniczy post o następującej treści. Nawiązywanie połączenia. Rozpoczynanie skanowania. Znaleziono możliwe dopasowanie. Drift? Drift, zgłoś się. Słyszysz mnie? To dopiero początek. Na przestrzeni dwóch następnych godzin tajemniczy ktoś przekazał dalej jeszcze 7 wiadomości. Wiem, że nie wiesz, kim jestem, ale klan Lisa jest w tarapatach. Potrzebujemy cię. Zawsze sądziliśmy, że to my jesteśmy tropicielami, ale tym razem coś śledzi nas. Coś starego, coś złego. Złapali wszystkich, ledwo co zdołałam uciec, tylko ja zostałam. Ktokolwiek podarował ci tę maskę klanu Lisa, zrobił z ciebie cel. Jeśli nie zaczniemy współpracować, przygotuj się, przyjdą po ciebie. Zbliżają się. Muszę zatrzeć swoje ślady, ale mam nadzieję, że dotarła do ciebie ta wiadomość. Jeśli tak, to niedługo się zobaczymy, mam nadzieję. To, co wam teraz przeczytałem, zostało w całości usunięte pod koniec niedzieli, a konto Fortnite wróciło do normy. Dzień później, w poniedziałek, ujawniono, o co chodziło z tym zdarzeniem. Do ekipy Fortnite i walki z czasem dołącza nowa, przebiegła bohaterka. Poznajcie V, albo Vi, ostatnią nadzieję klanu Lisa. To nowy skin, który trafi do szafek członków ekipy już 1 lutego o 1 w nocy. Oprócz jej stroju w zestawie lutowej paki będą jeszcze plecak kołczan lisiego łuku, kilof krzywy szpon, malowanie zmiana driftu i ekran wczytywania. Niestety malowania jeszcze nie można podejrzeć, ale już znamy najważniejsze elementy tego zestawu. Warte uwagi jest to, że strój, plecaki i zbieraki mają po dwa style. Jeden klasyczny w kolorystyce oryginalnego drifta, na stroju będzie róż, czerń, złoto i biel, a drugi styl jest idealny na zimę, czyli mroźny. Poza skinami aktywni subskrybenci ekipy Fortnite otrzymają w lutym miesięczne 1000 V-dolców, w tym samym dniu, w którym rozpoczęli subskrypcję. Styczeń właśnie się kończy, lecz nie jest jeszcze za późno, by złapać się na styczniowe przymioty, zanim przestaną być dostępne. Zapiszcie się przed końcem miesiąca, a otrzymacie zestaw Green Arrowa. Najlepsze jest to, że cała ta akcja z przejęciem konta Fortnite przez hakera miała na celu nahypowanie społeczności Fortnite na nowy miesiąc ekipaki. I słuchajcie, to na pewno zadziałało. Zainteresowanie wokół Fortnite na Twitterze zostało w ten sposób znacząco pobudzone. Między innymi też dlatego, bo nawiązuje do fabuły. Nic dziwnego, klan Lisa jest kluczowym elementem niektórych z najważniejszych wątków popularnych Fortnite. Pierwszym członkiem lisiego klanu, którego poznaliśmy, był Drift. To był prawdziwy człowiek z naszego świata, którego porwała szczelina w 5 sezonie rozdziału 1. Za niedługo minie 3 rok od startu tego sezonu. Podczas jego trwania na ekranie wczytywania mogliśmy ujrzeć, jak Drift, po założeniu maski klanu Lisa, zaczął nabierać energii. W pewnym momencie był na tyle naładowany tą tajemniczą mocą, że cały jego strój iskrzył. 5 sezonów później, na wyspę wkroczyła Katalizator, to drugi członek klanu Lisa. Jest to żeńska wersja Drifta z alternatywnej rzeczywistości. Trafiła ona tutaj, gdy punkt zerowy był niestabilny i wprowadzał nieprzewidywalne zmiany w świecie gry. 5 sezonów później, czyli dzisiaj, ujawniono tożsamość kolejnego członka tego klanu. Tym razem jest to całkowicie nowa twarz, jednak skąd się ona mogła tutaj wziąć? V może mieć też podobną przeszłość do Drifta, czyli w jakiś sposób niespodziewanie. Została gdzieś przeteleportowana, w tym nowym miejscu otrzymała maskę klanu Lisa i zyskała ich moc. Skąd się biorą te maski? Nie wiadomo. Drift, zanim tutaj przybył, był fanem lisów, ale takiej maski przy sobie nie miał. To może być jakaś magia Fortnite. Maska i ubranie Drifta to urzeczywistnienie jego graffiti. Maska o podobnych właściwościach była do blokowania w 3 sezonie rozdziału 2. Skin Fade, podobnie do Drifta, zaczyna ze zwykłym strojem. Każdy następny poziom tego skina wzbogaca jego strój i dodaje mu mocy, a to dzięki charakterystycznej masce. Tak samo jak maska Kitsune Drifta, maska Fade'a jest symbolem pochodzącym z japońskiego folkloru. Charakterystyczny symbol widoczny na plecach w pełni naładowanego Drifta to brama prowadząca do innego świata w kulturze japońskiej. Ta symbolika w Fortnite nawiązuje do klanu Lisa. Drift był zwykłym człowiekiem z Kalifornii, który po przedostaniu się do świata Fortnite przez bramę, jaką jest szczelina, zyskał supermoce szczelin, które obiegają jego cały strój.
podróże między różnymi wymiarami i czasami to coś, co łączy każdego członka klanu Lisa. Od tej właśnie postaci prawdopodobnie pochodzi transmisja z konta Fortnite na Twitterze. Możemy się w niej dowiedzieć, że klan Lisa ma problem. Ktoś na nich poluje. Wielu z was pewnie przychodzi już na myśl UR. Mi też tak się wydaje. UR jest zdolny do ścigania zbiegów na przestrzeni różnych wymiarów i czasów, co udowodnił nam agent Jones. Wygląda na to, że klan Lisa jest na liście poszukiwanych. Początek łowów UR na lisy miał swój początek już w 5 sezonie rozdziału 1. Na jednym z ekranów czytywania można było zobaczyć, jak Drift i jego znajomi są napadani przez strażników UR. Strażnicy byli w trakcie zwracania na wyspę znaku motelu, który został porwany przez szczelinę. Chcieli oni prawdopodobnie również schwytać Drifta, aby zabrać go z powrotem tam, skąd przybył, aby, tak jak ich opis mówi, przywrócić równowagę. Już poza tematem fabuły, takie mini wydarzenia mają ogromny potencjał. No kto nie lubi ciekawostek na temat pokręconej fabuły Fortnite? Trzymam kciuki za to, że twórcy gry wrócą jeszcze do tematu klanu Lisów. Kto wie, może coś się szykuje na walentynki. Baner klanu Lisów przedstawia Drifta, Katalizator i V na tle pagód pomyślności. Na start obecnego sezonu wróciły fragmenty miejscówek ze Starej Wyspy. Pagody pomyślności mogłyby się w jakiś sposób połączyć z gasnącymi gajami w lutym. Plus w Chinach zbliża się Nowy Rok, a Fortnite zawsze w jakiś sposób świętuje chiński Nowy Rok, nawet poza Chinami, a pagody pomyślności przypominają Chiny. Kolejnym powodem, dla którego pogody pomyślności mogą wrócić, jest Kondor. Przed startem sezonu Fortnite na swoje media społecznościowe wstawił zapisy audio agenta Jonesego. Opowiada w nich o łowcach, których ma zamiar zabrać do świata Fortnite. Jednym z nich był oczywiście Kondor. Wpis 42. Kolejnego rekruta nazywają Kondorem. Stał w deszczu i gadał o kwiatach wiśni czy coś. Udało mi się go przekonać, żeby przestał. Według miejscowych legend to mściwy duch podarowany rodzinie cesarza wieki temu i przekazywany kolejnym pokoleniom. Ta ciekawostka na temat kwiatu wiśni podpowiada nam, że miejsce takie jak Pagody Pomyślności na pewno będzie mile widziane przez Kondora. Jeśli to UR ściga klan Lisów, to mają oni możliwość przeteleportowania ich tutaj z Pagód Pomyślności wraz z miejscówką. Tak się stało z na przykład panem Naleśnikiem. Przybył on tutaj sam w sobie wraz z całą knajpą. Zmora ma swoje koloseum i tak dalej. Ale to tylko pomysł. V w swojej transmisji dała również znać, że tylko ona została. Czy to oznacza, że Drift i Katalizator zostali zlikwidowani? Wyrzuceni? Jak już mówiłem, mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócimy. Co do samego skina, jest niezły. Ma dwa style, oba o bardzo ładnych kolorystykach. Sam strój jest nieprzesadzony. Dajcie znać, co wy o nim uważacie. Moim zdaniem jest to najlepszy z trzech skinów, które dotychczas mieliśmy w ekipie Fortnite. Jeśli Fortnite robi takie akcje tylko i wyłącznie pod ekipaki, to najwyraźniej bardzo im na tym zależy. Jedna z ankiet Epic Games zdradziła nam, że członkowie ekipaki za jakiś czas mogą uzyskać dostęp do wyjątkowych funkcji, takich jak customy. Nie mogę też nie wspomnieć o ostatnim gratisie. Członkowie ekipy do 15 lutego mogą odebrać wyjątkową emotkę. Ekipa Fortnite to na pewno będzie coś dużego. Poza tym, niestety, żeńska wersja Midasa jednak nie jest skinem ekipy Fortnite na luty. Teorię, którą przekazałem w jednym z moich ostatnich filmików, można uznać za obaloną. Teraz spodziewam się, że pani Midas wejdzie do gry jako skin po prostu do sklepu za fotolce. No i tak się mają dzieje klanu Lisów. Ale nie możemy zapomnieć o Kevinie. Kostka Kevin również po raz pierwszy pojawiła się w 5 sezonie rozdziału 1. Do tego na zwiastunie obecnego 5 sezonu widoczne były panele stworzone z mrocznej materii, takiej samej jak kostka. Co oznacza, że ma ona szansę ponownie pojawić się na wyspie. Ciekawe, co tym razem tutaj by nabroiła. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym! O nie, na banerze noga Drifta przenika przez jego płaszcz.